Spodobała się rowerzystom nowa ścieżka rowerowa na Konstytucji 3 maja. I to do tego stopnia, że postanowili w tym miesiącu zakończyć tam przejazd rowerowej masy krytycznej. Właśnie w tym miejscu, gdzie jazda rowerem to prawdziwa przyjemność, wygoda i bezpieczeństwo. I to nie tylko dla rowerzystów, ale również dla pieszych. Nowa Konstytucji 3 maja, właściwie jej przedłużenie. No i tak troszeczkę wam się spodobała ta ulica. I ścieżka rowerowa, głównie o to chodzi, która się tu znajduje. No, tą ścieżkę uważam, że warto było powalczyć. Chociaż nie jest wszystko tak, jak chcieliśmy. Ale naprawdę są poszerzenia na łukach, jest równa, szeroka asfaltowa droga. Są wpuszczone krawężniki. Można tym naprawdę w miarę bezpiecznie przejechać. Ścieżka dosyć szeroka, prawda? Tutaj zjazdy bardzo takie wygodne. Nie tylko dla osób spacerujących z wózkiem, ale także rowerzystów. No, chyba więcej takich ścieżek. Oby tak dalej, bo przejeżdżaliśmy też przez bardzo marne ścieżki, gdzie wyrastają już krzaki, że tak powiem, z pomiędzy kostki. To dobrze nie wróży w każdym razie tamtej ścieżce. Takich właśnie jak te chcielibyśmy jak najwięcej. Jest szeroko, równo, bezpiecznie, dobra przyczepność, dobra widoczność. O takie drogi właśnie nam chodzi. Ale też nie do końca tak łatwo to przyszło, bo mieliście uwagi tutaj już na wstępie projektu. Tak, mieliśmy wiele takich różnych uwag. Niektóre zostały uwzględnione, niektóre tylko połowicznie, tak jak na przykład tutaj ten zakręt. Miał być bardzo niebezpieczny, jest łuk ładnie wyprofilowany. Był wykonany projekt zastępczy w Zarządzie Dróg Miejskich właśnie na naszą prośbę. I takich właśnie dróg nam potrzeba. Zostaje tylko dodać więcej tego typu ścieżek i chodników w Grudziądzu.